Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zebrani w dnia połowie, by głosić chwałę Boga, wyznajmy naszą wiarę i prośmy Go pokornie. Bo choć w wieczności mieszka, do Niego czas należy i bliski jest każdemu, kto spełnia Jego wolę. Niech On rozjaśni rozum, zapali miłość w sercu, bo Jemu chcemy służyć przez pracę i modlitwę. Wielbimy Ciebie, Boże, jedyny w Trójcy Świętej. Niech słońce Twojej łaski oświeca naszą drogę. Amen. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, bo nie zapomniałem Twojego prawa. Broń mojej sprawy i mnie wybaw. Obdarz mnie życiem według Twego słowa. Daleko od występnych jest zbawienie, bo nie dbają o Twoje ustawy. Wielka jest litość Twoja, Panie. Obdarz mnie życiem według Twych wyroków. Wielu mnie prześladuje i nęka. Nie uchylam się od Twoich napomnień. Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, bo słowa Twojego nie strzegą. Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia. W dobroci swojej obdarz mnie życiem. Istotą Twojego słowa jest prawda i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Niech Cię Pan błogosławi, abyś doznawał pokoju przez wszystkie dni Twego życia. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami, będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Małżonka Twoja, jak płodny szczep winny w zaciszu Twego domu, synowie Twoi, jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech Cię ze Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni Twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci, pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Cię Pan błogosławi, abyś doznawał pokoju przez wszystkie dni Twego życia. Bóg pokonał Twoich nieprzyjaciół. Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, niech mówi Izrael. Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie pokonać. Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili na nim długie bruzdy, ale Pan Sprawiedliwy rozerwał więzy występnych. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, nim ją wyrwą. Nie napełni nią kosiarz swej ręki, ani zanadrza ten, który zbiera snopy. A przechodnie też nie powiedzą: błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami. Błogosławimy wam w imię Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Bóg pokonał Twoich nieprzyjaciół. Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Miej ufność w Panu i czyń, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie nie ma mroku ani ciemności. Oświeć nas blaskiem swojego światła, abyśmy poznali Twoje prawo i z radością kroczyli drogą przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.